W krótkich słowach, proszę Państwa, o naprawdę dużych pieniądzach, bo kwocie aż 5,5 miliarda złotych. Tyle rocznie wydajemy z budżetu państwa na koszty związane z rozpadem rodzin. Jutro w Warszawie zaprezentowany zostanie raport opracowany w większości przez naukowców z Poznania, ale już dziś pierwsze szczegóły w naszym programie. A z nami przy telefonie współautor tego opracowania, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, demograf, ekspert Polskiego Forum Rodziców, dr Krzysztof Szwarc. Dzień dobry, panie doktorze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. No, te 5,5 miliarda złotych rocznych kosztów rozpadu małżeństw dla budżetu państwa robi wrażenie, bo to są koszty, które jak się rozłoży na każdego podatnika, każdego z nas, to mogą... Niemała kwota wyjdzie. Tak, niemała kwota. Skąd w ogóle tak ogromna kwota powstała? Panie redaktorze, ja chciałbym powiedzieć, że może te 5,5 miliarda nie robi takiego wrażenia jak 150 zł na osobę rocznie. Jeżeli sobie policzymy, czy te 5,5 miliarda, budżet państwa operuje różnymi miliardami, tak? Tarcza antykryzysowa, tyle miliardów na program Rodzina 500+, tyle miliardów na inne sprawy, tyle miliardów, to znaczy pojawia się kwota 5,5 miliarda, no jedne z kilku miliardów, które są wydawane przez budżet państwa. Ale teraz proszę sobie uświadomić, że jeżeli podzielimy to na 38 milionów z hakiem, to wyjdzie 150 zł na osobę. Rodzina pięcioosobowa przeznacza na to, żeby rozpadały się rodziny, rocznie 750 zł, sześcioosobowa 600 zł. No to, no, gdyby mi ktoś powiedział, daj 750 zł w imieniu siebie i swojej rodziny na to, żeby ileś tam rodzin mogło się rozstać. W życiu mam ważniejsze potrzeby i rzeczywiście to robi wrażenie. A skąd ta kwota? No właśnie. Musimy sobie uświadomić, że rozpad rodzin to nie tylko pójść do sądu, rozwód i koniec, tak? Oczywiście te koszty rozwodowe to niemałe pieniądze, ale wiąże się to też z tym, że później się prowadzi postępowania okołorozwodowe, między innymi prawa do ustalenia ojcostwa, prawa do wypłaty alimentów, ściągalność tych alimentów. To się ciągnie, co kosztuje. Ponadto sam fundusz alimentacyjny, nie wszyscy, którzy są zobowiązani do płacenia alimentów, się z tego wywiązują. Jest fundusz alimentacyjny, który kosztuje ogromne pieniądze. Piecza zastępcza dla dzieci, wychowywanie dzieci. To są kwoty, które tak naprawdę kumulują się do tego 5,5 miliarda. Tego jest więcej, ale jest znaczna część kosztów, których nie udało nam się uszacować i my będziemy o tym mówić jutro na konferencji. W materiałach, które są przed konferencją, też to było informowane, to jest minimalny koszt. Te 5,5 miliarda to jest co najmniej tyle. Myślę, że ten raport po jego upublicznieniu jutro w całości będzie głośno i szeroko komentowany, zważywszy również na takie dane, które już znamy, że każdego roku w Polsce rozpada się ponad 200 tysięcy małżeństw. Proszę powiedzieć, panie doktorze, czy to jest jakiś stały trend rok do roku, czy jak to wygląda? Muszę w pewien sposób nie tyle się wytłumaczyć, co wyjaśnić dodatkowo. Te 200 tysięcy rozpadów małżeństw to na skutek rozwodów i zgonów współmałżonka. I to jest potężna liczba. 200 tysięcy jest to pewien... Utrzymuje się ta liczba między tak naprawdę 200 a 250 tysięcy. 200 tysięcy ostatnio to było, panie redaktorze, jeśli dobrze patrzę, 40 lat temu. Od tego czasu, od początku lat 80. utrzymuje się między 200 tysięcy a 250 tysięcy. Można powiedzieć, że stały trend. Ale to nie byłoby tak istotne, gdybyśmy nie konfrontowali tego z liczbą nowo zawartych małżeństw. I od tych 40 lat ciągle liczba nowo zawartych małżeństw jest mniejsza niż liczba małżeństw, które się rozpadają. Krytycznym pod tym względem był rok 2020. Myślę, że w dużej mierze spowodowane to było przez ten kryzys związany z koronawirusem, ale w ubiegłym roku saldo małżeństw, jeśli tak mogę to określić, wynosiło minus 100 tysięcy. Minus 100 tysięcy. To jakie wnioski 250. z tego wynikają, panie doktorze? To znaczy, że po prostu coraz częściej żyjemy na kocią łapę tak zwaną? Czy w konkubinatach jakichś? O tym jeszcze nie mówiliśmy. Co wynika? No o ile zgonów współmałżonków tak naprawdę nie możemy w bezpośredni sposób wyliczyć, bo no, śmierć to jest to, co każdego z nas czeka,
i każde małżeństwo prędzej czy później w ten sposób się rozpadnie, no to rozwody, na rozwody już można wpłynąć. Moim zdaniem rozwodów w znacznej mierze można uniknąć. Wystarczy odpowiednie podejście, może jakaś terapia, gdy małżeństwo jest w kryzysie, to monitoring oczywiście tego, to można by poprawić tę sytuację. Pan powiedział o tej kocie, na życie na kocią łapę, to jest kolejny element, który powoduje tak naprawdę rozpad rodzin, bo życie w związkach partnerskich może być interpretowane, jako rodzina niepełna. To jest bardzo łatwe do, znaczy może raczej bardzo trudne jest do udowodnienia, że to jest rodzina pełna, dlatego że nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego, że mamy związek jakiś, tak. Mężczyzna i kobieta tworzą z dziećmi związek. Coraz częściej rodzą się w Polsce dzieci poza związkami małżeńskimi. Obecnie jest to około 25%. Ale co mnie wstrząsa też w tym raporcie, to najgorsze dane dotyczą właśnie dzieci, bo co setne polskie dziecko, proszę Państwa, w wieku przedszkolnym doświadcza rozwodu rodziców. Jak to wygląda na przestrzeni też lat, powiedzmy, bo wtedy mamy jakiś obraz, prawda, zjawiska. Tak. Nie mam danych dotyczących szerokiego horyzontu. Od początku XXI wieku mniej więcej utrzymuje się to na podobnym poziomie. Co setne dziecko w wieku przedszkolnym, rodzice co setnego dziecka w wieku przedszkolnym rozwodzą się. To jest niesamowita trauma dla nie tylko dla tych rodziców, ale szczególnie dla dzieci. Doświadczają czegoś, co zapewne będzie skutkowało w przyszłości być może podobnym postępowaniem. Badania pokazują, że znaczna część społeczeństwa teraz nie potrafi przytoczyć rezultatów, jaki to jest wynik, ale badania pokazują, że osoby wzorują się na związkach swoich rodziców. Mhm. I to jest tak zwane dziedziczenie związków. Jeżeli dzieci w wieku przedszkolnym doświadczają rozpadu związku swoich rodziców, to im się to prawdopodobnie utrwali i z dużą ostrożnością będą podchodziły do zawierania swoich związków. Być może nigdy takich związków nie zawrą, bo będą miały traumę z tego, co doświadczyły w swojej rodzinie. Czy tylko badaliście Państwo takie twarde dane statystyczne, czy szukaliście też jakichś odpowiedzi na pytanie skąd, dlaczego, jakie są powody czy przyczyny takich wyników właśnie? Powiem tak, ambicje były dużo większe. Myśmy badali rzeczywiście tylko twarde dane. Niesamowity problem z uzyskaniem stosownych informacji. Tak jak powiedziałem wcześniej, to co podajemy to jest absolutne minimum, ale są jeszcze sprawy, do których nie udało się nam dotrzeć. Między innymi koszty opieki nad dziećmi, które doświadczają rozwodu swoich rodziców. Być może w szkołach, w przedszkolach te dzieci wymagają opieki, być może pomocy w nauce. Też koniecznie chcieliśmy zbadać opiekę zdrowotną. W jaki sposób osoby, które rozwodzą się, korzystają z opieki zdrowotnej i ile na to przeznacza się pieniędzy. Są też pewne preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie udało nam się ustalić, jaki na przykład odsetek rodzin, które są niepełne, korzysta z dodatków mieszkaniowych, z mieszkań komunalnych, czy też z preferencji przy przyjmowaniu dzieci do przedszkola. Kosztów, które należy tutaj dodać, całe mnóstwo. No właśnie, panie doktorze, całe mnóstwo jeszcze dodatkowych pytań, jak rozumiem, na których w tych badaniu nie poznamy odpowiedzi w tym dokumencie, więc dużo jeszcze przed wami pracy, a już dodatkowej pracy przy może jakimś większym składzie eksperckim, też w szukaniu odpowiedzi właśnie, które na pytanie, które postawiłem, dlaczego, o powody, a może też już dalej nawet szukanie recepty, prawda? Pewnie to bardziej do rządzących należy, no ale tutaj eksperci też pewnie mogliby przysłużyć się jakimś doradztwem. Mamy nadzieję, że ten jutro przedstawiony raport będzie tak naprawdę przyczynkiem do dalszych działań, do dalszych badań, ponieważ my jesteśmy w pewnym stopniu prekursorami tych działań. Jeszcze nikt nie próbował oszacować kosztów rozpadów rodzin w Polsce. W Europie bodajże tylko w Wielkiej Brytanii takie koszty próbowano oszacować. Na świecie dochodzi chyba Australia i Stany Zjednoczone, jeśli dobrze pamiętam, a więc
to jest nowy temat, który jest wart rozbudowywania, drążenia, szukania kolejnych danych, informacji, no i przede wszystkim współpracy z innymi ekspertami. Czego jeszcze jutro dowiemy się na organizowanej w Warszawie konferencji prasowej? Tak, dowiemy się między innymi też, jakich informacji dokładnie nam brakuje, ale też jak należy wzmacniać rolę rodziny. Chcielibyśmy dyskutować o tym, jak unikać właśnie takich rozwodów. Jak należy wzmacniać, może prowadzić politykę rodzinną, tak społeczną, czy też gospodarczą w kontekście wzmacniania roli rodziny. Bardzo panu dziękuję za tą zapowiedź i za ten komentarz i rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Kłaniam się. Dobrego popołudnia. Współautor raportu na temat rodziny, członek, a właściwie kosztów związanych z rozpadem rodzin, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, demograf, ekspert Polskiego Forum Rodziców, dr Krzysztof Szwarc, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.